Jak się pierwszy raz zetknęliście z Tai Chi? Ja miałem dosyć mocną kontuzję na karate i szukałem dla siebie zdrowia. Pewnego razu w przesiece, to było w 88 albo w 89 roku, byłem tam z przyjacielem i przyjechała grupa Tai Chi z naszym aktualnym nauczycielem Tomaszem. I tam rozmawiałem po raz pierwszy z Tomaszem i on mi taką fajną rzecz powiedział. I powiedział mi do widzenia, tylko do zobaczenia. To ładne. Co dla mnie było takim, taką wskazówką, że kiedyś może będę ćwiczył. No i tak to się zaczęło. Zostałem na miary do Wrocławia. Aha. I tam zacząłem z kolegą ćwiczyć we Wrocławiu. Super. A taki, jak... taki był początek. A ja, ponieważ długo żyję, to nie pamiętam, kiedy się zetknąłem z Tai Chi. Ale tak zupełnie poważnie podchodząc, to podobnie jak mój dobry znajomy, czy też przyjaciel, ale to on rozstrzygnie. Świadomość ciała dała znać o sobie, że coś z nim trzeba zrobić. No i lat temu sporo, nie będę wymieniał ilości lat, bo sposób praktykowania na początku zawsze u każdego jest inny. Czyli częstotliwość, intensywność i tak dalej, i tak dalej. A ponadto wchodzenie w arkana sztuki, jak się dzisiaj okazuje, sztuki ruchu, no to jest niejaki proces. I teraz moje pierwsze kontakty ze szkołą z Tai Chi, ogólnie rzecz biorąc, to był Wojtek. Po dwóch latach zobaczyłem nauczyciela w telewizji. Aha. Chyba w programie Konarzewskiej, tak aha, mi się aha. wydaje. I tam był zaproszony wraz z innymi specjalistami do tego, żeby trochę powiedzieć o tym. To było nowe wtedy. No i tam zobaczyłem, a do Łodzi jeździliśmy do Wojtka sporo lat i tam z nim, z Ewą stykaliśmy się, ale pierwszy kontakt to był z Jurkiem z Warszawy, który przyjeżdżał do Katowic i raz w miesiącu na Murskach, pamiętam, w takiej sali gimnastycznej prowincjonalnej w dzielnicy Katowic. Mieliśmy takie zajęcia sobotnie i niedzielne i tam chyba pierwszy raz zetknąłem się z tym ruchem super. I z rodzajem filozofii. Super. A posłuchajcie, no bo Marian, ty w przesiece, a na obozy letnie do Tuczna, kiedy pierwszy raz pojechaliście, jak to było, pamiętacie? Pierwszy obóz otwarty to był gdzieś rok 93 albo 94. Okay. Tu właśnie to był obóz otwarty, tak jak tutaj Jakub wspomina, do Wojtka. Po kilku takich obozach otwartych mogłem pojechać na obóz studencki, który prowadził Tomasz. I no, od tego czasu, w zasadzie od tego, powiedzmy, 94 roku jeżdżę do Tuczna nieprzerwanie co roku. Super, to już kawał historii, nie? Tak, to jest tam
ludzi się mnóstwo przewinęło. Jest stara ekipa takich wiernych przyjaciół, którzy co roku przyjeżdżają. No i Tomasz, jak co roku niezwyciężenie prowadzi te obozy. Super. A ty, Jakubie, pamiętasz pierwsze tuczno? Ja pamiętam, że przyjechałem pierwszy raz do Tuczna z Joanną Różańską, z którą mieliśmy zajęcia na początku w Katowicach. I to było wtedy, kiedy nie było miejsca na żadnej z polanek. Było chyba około 300 osób i myśmy się rozbili z kimś. Chyba byłem, ale dobrze nie pamiętam, czy sam, może z Krzysiem Młotkowskim, może z którymś z Katowic. I rozbiliśmy się przy ścieżce, tam blisko polanki. No super. Warunki takie wspomnienia, ale no, to były przeżycia takie konkretne. A Jakubie, a pamiętasz, kiedy pierwszy raz przyjechałeś do Pragi tutaj na Kopiec? No na Kopiec to już po kontaktach z Tomaszem nie mam takiej pamięci, żebym dokładnie umiejscowił pierwszy pobyt na Kopcu, ale z czym by to jakoś, to były lata 90. 90 jeszcze, tak? I właściwie tutaj na początku też tego, jak się to zaczęło, nie? Mniej więcej tam na początku 90. Super. Nie mogę tego tak dokładnie o coś umiejscowić, tak, żeby to było w czasie. Jakoś nie odnotowywałem tych dat, to były przeżycia głębokie, ale jakby poza czasem. Czyli nie liczyło się kiedy, ważne, żeby to odbyć. No i ja na początku nie opuszczałem żadnych zajęć, ani Pragi, ani Kopca, ani Łodzi, ani też żadnych innych w Katowicach. Bo to było dla mnie takie istotne. No i myślę, że trwało dość długo. Teraz już ta intensywność trochę jest inna, ale kontakt jest. Tak. Doszły jeszcze inne rzeczy. Za to praktyka codzienna weszła w życie. Także... Praktyka wiadomo, no ale Tomasz nas zawiódł do mistrza Minga i też to trochę dało, rozszerzyło. Posłuchajcie, a kiedy zaczęliście uczyć? Jak długo już macie swoje grupy? Bo to też będzie już kawał czasu, nie? No, ja miałem zajęcia, jak Joanna jakoś zawiesiła te zajęcia, ale znowu nie będę strzelał. W Katowicach, bo mieliśmy takie regularne zajęcia dwa razy w tygodniu i Joanny jakoś zabrakło w pewnym momencie. No i ja zacząłem te zajęcia prowadzić. Czyli jak gdyby przejąłeś tą grupę w którymś momencie? Znaczy przejąłem, po prostu jakoś robiłeś taki rodzaj zastępstwa i prowadziłem tę grupę. Nie wiem, czy to było już z kwalifikacjami pierwszego stopnia, bo tam były takie stopnie kwalifikacji. Mam tę legitymację gdzieś jeszcze jako archiwalia. Także to można umiejscowić, ale tego się nie nosi w sobie. To po prostu było trochę temu. No i tak jak Maria tu wspomina, te lata mniej więcej gdzieś były równorzędne, ale precyzyjnie. A ty, Maria, nie pamiętasz? Ja pamiętam, myśmy razem z Jakubem kończyli taki kurs.
instruktorów w Warszawie i prawdopodobnie to był 2003 rok, kiedy zrobiliśmy ten kurs. No i od tego czasu prowadzę taką małą grupę, gdzie ćwiczymy razem. Super. To ja wcześniej chyba przejąłem tę grupę w Katowicach. Tak mi się wydaje, że to było od koniec 90. lat, bo tam parę lat mieliśmy z Jasią, ona później gdzieś chyba przemieściła się, ale potem jakoś wróciła i to były takie zajęcia z taką przerwą i ta grupa trwała sobie jakiś czas, prowadziłem te zajęcia tam. Mieliśmy zajęcia z Tomaszem ogólnopolskie w Jaworznie. To były też taka prehistoria. Też mniej więcej w tamtym czasie. A posłuchajcie, a w którym roku w Katowicach seminaria pierwsze były mniej więcej? No one były w czasie, kiedyśmy przenieśli się z Jaworzna do Katowic, ale to już ja pracowałem w